Jesteśmy na mecie rajdu Europy Centralnej. Bardzo się cieszę, że tutaj dojechaliśmy, ponieważ to był weekend pełen wyzwań dla całego naszego zespołu, który niestety przez ten tydzień nie był w pełnym komplecie, ale chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować Danielowi Dymurskiemu, który wsiadł na prawy fotel do rajdówki, co było dla mnie dużą zmianą, ponieważ prawie zawsze siedzi tam Szymon Gospodarczyk. Natomiast od poniedziałku zgraliśmy się tak szybko, jak to było tylko możliwe podczas zapoznania. 3 dni zapoznawcze, potem rozpoczęliśmy rajd w czwartek, odcinek w Pradze, potem klatowy, bardzo udany dla nas piątkowy etap, jak i sobotni poranek również dobre. Jestem zadowolony z poziomu sportowego, który reprezentowaliśmy. Po południu w sobotę troszkę gorzej zaprezentowałem się jako kierowca, tempo nam spadło. Niestety też na ostatnim nocnym odcinku specjalnym wysunęliśmy się z drogi w takim błotnistym zacisku. Szczęście było takie, że udało nam się szybko stamtąd wyjechać. Niedziela już taka bardziej taktyczna, ponieważ trzeba docenić to, że zajęliśmy 4. miejsce w kategorii WRC 2 Challenger, 5. miejsce w kategorii WRC 2. Pewnie takie pozycje brałbym w ciemno przed rajdem, natomiast troszkę mi zabrakło takiej kropki nad i, jeżeli chodzi o tempo w drugiej części rajdu. Cały sezon kończymy na 4. miejscu w Mistrzostwach Świata WRC 2 Challenger, co myślę, że też jest maksymalnym potencjałem i wykorzystaniem performance'u sportowego, który mam na ten czas. Cieszę się z takiego podsumowania sezonu i bardzo dziękuję za kibicowanie wszystkim Polakom, których tutaj było mnóstwo, bo mam wrażenie, że najczęściej mijaliśmy właśnie biało-czerwone flagi.